Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Turcji Recep Erdogan 28 lipca 2024 roku zasugerował, że Turcja mogłaby dokonać interwencji w Izraelu, by wesprzeć Palestyńczyków, przeciwko którym Tel Awiw prowadzi od miesięcy działania zbrojne w strefie gazy. Te słowa wywołały prawdziwą burzę w Izraelu. Warto przytoczyć ten właśnie fragment wypowiedzi prezydenta Turcji, który padł zresztą w rodzinnym mieście Erdoana, w mieście Rize, co też ma swoje znaczenie. Symboliczne. W swojej wypowiedzi prezydent Turcji, który jest no, znanym krytykiem działań Izraela w Strefie Gazy, jednym z najbardziej, najgłośniejszych krytyków działań Izraela na arenie międzynarodowej, to od początku wojny w Strefie Gazy powiedział czy podkreślił, że Turcja powinna pokazać siłę w odpowiedzi na działania militarne Izraela właśnie w Strefie Gazy. Powiedział dokładnie i to jest cytat. Musimy być bardzo silni, aby Izrael nie mógł postępować tak niedorzecznie wobec Palestyńczyków. Tak jak interweniowaliśmy w Karabachu i Libii, to samo może, możemy zrobić im. Nie byłoby powodu, aby tego nie robić. Kto może zagwarantować, że ci, którzy dziś niszczą gazę, jutro nie zwrócą uwagi na Anatolię? Koniec cytatu. Prezydent Erdogan nie rozwinął tej swojej myśli, pozostawił ją w takiej sferze domysłów. Czytania między, między wierszami, tym nie sprecyzował, o jaki rodzaj interwencji mu chodzi, choć no, biorąc pod uwagę te przykłady, które podał, czyli Górski Karabach i Libię, no, wiemy doskonale, że Turcja angażowała się tam zbrojnie. Angażowała się w dostarczanie nie tylko uzbrojenia, ale także instruktorów i, i angażowała się w sposób także polityczny bardzo, bardzo mocno. No, w tym kontekście trzeba też doprecyzować te kwestie związane z interwencją Turcji w Libii i w Górskim Karabachu. Jeżeli chodzi o Libię, to warto przypomnieć, iż w styczniu 2020 roku turecki parlament udzielił rządowi zgody na wysłanie wojsk tureckich do Libii. Chodziło o wsparcie rządu porozumienia narodowego w Trypolisie, który, który walczył z libijską armią narodową dowodzoną przez marszałka Halifę Haftara. Jeżeli chodzi o wojnę o górski Karabach i te dwie wojny, drugą i trzecią, trzecia wojna karabaska z Roku z września 2023 no, skończyła się faktycznie likwidacją Górskiego Karabachu jako separatystycznej. Republiki. Od, no formalnie od 1 stycznia 2024 roku Górski Karabach jako republika separatystyczna przestała istnieć, i trzeba tutaj jasno podkreślić, że rola Turcji w obu wojnach była ogromna zarówno polityczna, dyplomatyczna, jak i czysto militarna. Ta militarna, zwłaszcza w II wojnie karabaskiej, gdzie Turcy przekazywali drony, m.in. drony Bayraktar TB-2, które no, zbudowały ogromną przewagę nad wojskami. Nad wojska Armenii. I to też warto mieć na uwadze w kontekście tych słów i ich interpretacji, które wypowiedział prezydent Erdoğan 28 lipca. W odpowiedzi na słowa prezydenta Erdoana, które no właśnie sugerowały, że Turcja może zdecydować się na jakąś formę interwencji w Izraelu, a co też warto podkreślić, te słowa padły w tej części przemówienia, które bardzo mocno chwaliły rozwój tureckiego przemysłu obronnego, bardzo Powiedziałbym tak, emocjonalnie zareagowali izraelscy politycy. Zarówno ci, którzy reprezentują obecną koalicję rządzącą tym państwem, rząd Benjamina Netanyahu, jak i ci z opozycji. Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Izrael Katz, we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, i to jest cytat, Erdoğan podąża ścieżką Saddama Husajna i grozi atakiem na Izrael. Powinien pamiętać, co się wtedy stało z Husajnem i jak to się skończyło. Koniec cytatu. No, tu warto przypomnieć, że Saddam Hussein został obalony w wyniku inwazji Stanów Zjednoczonych w 2003, 2003 roku. Został no, pojmany i, i powieszony. Natomiast Idąc dalej, jeśli chodzi o te reakcje w Izraelu, też trzeba tutaj zacytować ministra do spraw diaspory, Amichaja Szykliego, który, który, który zresztą umieścił w mediach społecznościowych wpis w języku tureckim, co też ma swoje znaczenie. I w którym stwierdził, że, cytuję, słyszał groźby od pro-hamasowskiego Erdoana i dodał, że prezydent Turcji jest, cytat. Klaunem I ture naród turecki o tym wie. Koniec cytatu. To bardzo takie obraźliwe, mocne słowa. Tak jak mówię, symbolicznie napisane także w języku, w języku tureckim. Jeśli chodzi o izraelską opozycję, no myślę, że warto zacytować byłego premiera Jaira Lapida, który. Też nie przybierając w słowach, pisał, że cytuję Erdoğan Bredzi i że turecki prezydent jest, cytat, zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu. Co więcej, były premier Jair Lapid dodał, że członkowie sojuszu północnoatlantyckiego powinni potępić te groźby tureckie pod adresem Izraela i zmusić Erdoana do tego, aby przestał wspierać Hamas. Te groźby Izraela Kaca pod adresem prezydenta Erdoana myślę, że należy brać, brać jak najbardziej serio. Turcja w ostatnich latach była wstrząsana różnego rodzaju wewnętrznymi napięciami. Warto chociażby tutaj przywołać próbę zamachu stanu w Turcji w lipcu 2016 roku, dokładnie z 15 na 16 lipca, miała miejsce taka próba dokonania puczu wojskowego przez grupę tureckich wojskowych, będących pod silnym wpływem ideologicznym. Fetula Hagilena, przywódcę religijnego, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod opieką amerykańskich służb specjalnych. Ten nieudany zamach stanu wzmocnił władzę prezydenta Erdoana, skupił, jeszcze bardziej zacieśnił, można powiedzieć, te więzi z aparatem władzy właśnie samego samego Recep'a Erdoana. Natomiast też warto zauważyć, że od roku 2016 jest pewnego rodzaju odwilż w relacjach na linii Ankara-Moskwa. Relacje, które były mocno napięte, zwłaszcza od listopada 2015 roku, kiedy turecki samolot F-16 zestrzelił rosyjski Su-24 M niedaleko granicy syryjsko-tureckiej. Wtedy rzeczywiście te relacje były bardzo napięte. Natomiast i ten nieudany pucz wojskowy z lipca 2016 roku, i wbrew pozorom, czy wbrew komentarzom bardzo wielu komentatorów, zabójstwo rosyjskiego ambasadora w Ankarze 19 grudnia 2016 roku Andrzeja Karłowa nie tylko nie zepsuły relacji. Turecko-rosyjskich, ale doprowadziły do pewnego rodzaju właśnie odprężenia. Turcy zaczęli kupować uzbrojenie rosyjskie, co wywołało bardzo dużą niechęć i, no, i nie, duże niezadowolenie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tego typu porównania, którego użył Izrael Katz, mogą sugerować, że Rosji, izraelskie służby specjalne będą próbowały właśnie przygotowywać jakąś formę odwetu na prezydencie Erdoganie. Pytanie, czy będzie to robione tylko i wyłącznie przez Izrael, czy dojdzie do jakiejś próby amerykańsko-izraelskiej, właśnie wpłynięcia na zmianę, zmianę władzy w Republice Tureckiej. Bardzo istotny jest tutaj kontekst geopolityczny. Wielokrotnie już w podcaście geopolitycznym mówiłem, że od lat Izrael przygotowuje się do wojny z Islamską Republiką Iranu. I w tym kontekście napięte relacje z Ankarą no, są ewidentnie niekorzystne z punktu widzenia układu sił i interesów w regionie. Stąd należy założyć jeden z możliwych scenariuszy, że izraelskie służby specjalne samodzielnie bądź we współpracy z sojusznikami, przede wszystkim amerykańskimi służbami specjalnymi, mogą próbować doprowadzić do zmiany władz w Turcji. Dziękuję Państwu za uwagę.